Dzień dobry serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek z Football Managera Barceloną, sezon 2023-2024 i dzisiaj będziemy mieli co najmniej dwa El Clasico, moi drodzy, bo będzie El Clasico ligowe, będzie El Clasico w Superpucharze Arabii Saudyjskiej, czyli Hiszpanii potocznie mówiąc, czyli dzisiaj będzie dużo emocji, mam nadzieję, że pozytywnych, ziółko wypite, także możemy jechać z tematem. Moi drodzy, zanim ruszymy z odcinkiem, przypominam, że za chwilkę El Clasico, jeżeli chcecie je obejrzeć legalnie, w super jakości, w super cenie, to mam dla Was specjalną ofertę od Canal Plus Online. Za 39 zł miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące macie wszystkie kanały z pakietu Canal Plus Online, wszystkie filmy, które są na platformie. Dodatkowo w każdej chwili możecie zrezygnować, jak coś Wam się nie spodoba, możecie poszerzyć pakiety o kolejne kanały. To jest naprawdę fenomenalna oferta, link macie w opisie. Polecam i serdeczne dzięki dla każdego, kto z tego linku zakupił swój pakiet. To dla mnie też wsparcie dla kanału, także serdeczne dzięki. Odsyłam Was do linku, a my ruszamy z menedżerkiem. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Moi drodzy, na czym stanęliśmy ostatnio, no to pamiętamy, 14 kolejek za nami, 2 punkty straty do Realu, który szedł jak burza po prostu non-stop. Nam się przytrafiły dwie głupie wpadki. Najlepszym strzelcem u nas jest Lewandowski, on też ma najlepszą średnią ocen, a sporo odpoczywał. Najwięcej dla zawodnika meczu nagród. Ogólnie wygląda to dobrze. Zobaczmy sobie na kalendarz, żebyśmy wiedzieli, co przed nami. Granadę, Dynamo oczywiście sobie przesymulujemy, ale Real Madrid tutaj już będzie grany i wyjazd do Athletic będzie grany. I na pewno Real Madrid w Superpucharze Arabii Saudyjskiej będzie grany. Także dzisiaj naprawdę będzie tego sporo, a i zakończymy grupę Ligi Mistrzów, poznamy... będzie się działo. Zostaliśmy dodatkowo menedżerem miesiąca, co trochę jest dziwne, bo w sumie Real prowadzi punktowo. Ale no nieważne, ja nie będę się, wiecie, jak dostaję takie, kurde, prestiżowe nagrody. O, jeszcze sobie zatrudnimy Alvaro. Alvaro, dawaj. Chcesz Alvaro grać dla nas? Patrz, Alvaro. Alvaro jest chętny, Alvaro, finalizujemy, nawet nie będę negocjował, Alvaro, jesteś z nami, scoutem, yellow. Gramy tutaj rezerwowym składem, jeżeli chodzi o Granadę, niech odpoczną sobie po meczu z tym Liverpoolem, tym bardziej, że no nie wiem, no będę lekko zawiedziony, jak nie uda im się tutaj wygrać, szczerze mówiąc. To byłaby straszna wpadka, kurde. Zaraz mamy też wyjazd, dobra, jest elegancko, Pablo Torre, dwie bramki nawet sieknął. Jest elegancko, teraz też będzie mecz z też w miarę rezerwowym wyjdę, powiem Wam szczerze, bo jednak Cristiano Ronaldo chce, by Araujo przeprowadził się na Old Trafford. Cristiano, ale ja tego nie chcę. Real na wyjeździe z Sevillą. O, Sevilla trzecia, błagam Was. Andalucía. Nie pokazali wyniku. Muszę wejść w tabelę ręcznie. Andalucía! Co, jeszcze nie zagrali tego meczu po prostu, no. Kurde, patrz jakie to są... Patrz jakie to są dziady. Kurde. I muszę z nimi wygrać, no niestety. Gram u siebie chociaż ten mecz, czy na wyjeździe? Na wyjeździe, a pierdziele, no i w dupę będzie. I tutaj, moi drodzy, robię drugi raz ten sam manewr, bo mówię, mamy pierwsze miejsce zapewnione, niech odpocznie sobie nasza podstawowa jedenastka, niech sobie pograją tutaj chłopaki. A zresztą mówię, nie ma to znaczenia, i tak mamy pierwsze miejsce i tak, więc po prostu... Byle na klasyk odpoczęli sobie piłkarze. 4-1 wygraliśmy. Dwie bramki już w doliczonym czasie gry. No ale nie ma to znaczenia. I klasyczek, moi drodzy. Tydzień przed klasyczkiem, niecały już. Ten został man of the match. W ogóle czajcie, Sergi Roberto. Chłop nic nie trenuje, już chce odejść. Wystawiony na listę transferową. A tutaj... Sergi Roberto, proszę bardzo. Raport skauta Realu Madryt. Ciężko pracują na boisku. W tej grupie celność podań stoi na wysokim poziomie. Słabe rożne, bramkarze wolą piąstkować piłkę. Alaba, Rudiger, Militao, Johnson. Tchouameni, Rice, Valverde. Rodrigo, Vinicius, Benzema. No, grubo tam jest w składzie. Oczekiwania zarządu, remis. Oczekiwania kibiców, remis.
Wysokie macie oczekiwania, pajace. Lewandowski, Fati, Rafinha, Pedri, Gavi, Kessi, Balde, Koundé, Araujo, Foyt. To jest moja wyjściowa jedenastka. Nic tu nie zmieniam. Nic mnie to nie obchodzi. I po prostu zgłaszamy zespół. Aha, Bellerina trzeba wydupić. I zgłaszamy zespół. I moi drodzy, obserwujemy to, tę ucztę piłkarską. Real gra w piłkę, ale jakiś strzał oddaliśmy. To nie jest tak, że nie oddaliśmy żadnego. No ale nic się w meczu nie dzieje, taki raczej z paździerzowatych bym powiedział. Ale oddaliśmy drugi strzał. O, może jakaś akcja. Gavi. Oj, Rice, daj mu czerwoną kartkę! Czerwona kartka dla Rajsika. Ryż, ale Ryż odstawiłeś, mordo. Odstawił ryż totalny. Teraz musimy to wygrać. Teraz nie ma... Nie ma zmiłu Jansu Fati, kurna ty. Pięknie, moi drodzy. Pięknie, moi drodzy. Zachęćmy, zachęćmy. Zachęćmy cały skład jeszcze przed przerwą. Niech to się trzyma. Niech dobry przekaz leci. Balde jakiś zesrany. Rudiger. Tutaj wychodzą od swojej bramki. Starają się tutaj poklepać. Militao. Odebrana piłka Ansu Fati, moi drodzy. Balde do tyłu. Złe podanie. Na szczęście Koundé dochodzi. Koundé do lewej. Jest Balde. Rozpędza się. Popatrzył. Podniósł głowę. Łamie. Niestety Militao to przerywa dwukrotnie. I Courtois długim uwolnieniem takim. O mój Boże, co tu się odpierdzieliło? Co wyście zrobili, wy tempi... Tępe barany. Co wyście zrobili, wy... No, chłopie, ale no nie może tak być. No to jest jakieś kurde nieporozumienie, co oni tu zrobili. Modric. Jeszcze mi kurna będą atakowali. No co jest? Zaraz posypią się zmiany, widzę. Dobra, trzeba tutaj pomieszać. Lewandowski, gówniany mecz, nara. Kto tutaj? Gavi gra jakąś bryndzę. To zagrajmy sobie tutaj Frana Beltrana może. Obrońca to jest jakieś w ogóle nieporozumienie, sfrustrowany, zaniepokojony. Kapitan wielki drużyny. Kurde, co za badziewie. Dawać tu Christensena na uspokojenie trzeba wprowadzić, bo przecież frustrata nie będę trzymał. Zatwierdź zmiany i jedziemy, kurna. Ale jesteście frajerami, naprawdę. Powiem wam, przegrać tu mogłem, ale grając w przewadze... Praktycznie cały mecz. To jest po prostu pierdzielony skandal. Foyt, ty jesteś takim w ogóle zerem. Już tego Sergiego Roberto wolę tu wpuścić. Jeszcze rzut rożny dla nich. Nic nie grają z rzutów rożnych. Słaba strona Realu Madryt, rzuty rożne. I co? I strzelają mi bramkę z rzutu rożnego. To jest całe frajerstwo tej drużyny. Wiesz, nawet mi się nie chce z nimi gadać. Oj, tu będzie krytyka w szatni. Ale mnie wkurzyli. No po prostu taki mieć mecz na tacy, klasyk. Grać cały mecz praktycznie w przewadze i przerżnąć 2-0, to trzeba być frajerem po prostu skończonym. Ale mnie wkurzyli, jak mi się zagotowali, mówię, naprawdę mógłbym przegrać ten mecz 2-0 w normalnych warunkach, ale nie w takich. Losowanie 1/8 Ligi Mistrzów. The Champions! Dobra, rozpocznij. Rozstawione, oczywiście my jesteśmy rozstawieni. Mamy tutaj nierozstawione PSG, United, Inter, Bayern, Liverpool. No nie, bo z nimi graliśmy. Ewentualnie Hertha lub Monaco. Ja pierdzielę. PSG ma Atletico. United ma Milan. Inter ma Barcelonę, czyli gramy z Interem. Monaco z Realem, oczywiście, że musieli mieć farta dziady w losowaniu. Hertha z Romą, Bayern, Napoli, Athletic Club z Manchesterem City. Jak Interowi idzie w Serie A? Drugie miejsce mają za Milanem. No nic. Wychodzimy podstawowym składem tutaj. Nie ma co ryzykować, tym bardziej, że gramy jeden mecz na tydzień. Przesymulujmy go sobie. Wygraliśmy 2-0. To raczej było do przewidzenia.
Zaraz zobaczymy, jak Real na wyjeździe z Celtą. Oczywiście, że wygrali. Nie, przegrali! Ja pierdzielę, co za dziady. A nie, to jeszcze nie jest koniec. Przegrali, jest! Ja pierdzielę, jaki fart! Jaki fart! 2 punkty nadal straty mam do nich. O kurde, Ter Stegen kontuzjowany na szczęście tylko na 2 dni. Aczkolwiek może wypaść na ten Athletic Club. Dobra, musimy to rozegrać, moi drodzy, bo to jest niestety wyjazd do Atletiku, do Bilbao, to jest trudny mecz. No, Herrera, sporo miejsca na prawym skrzydle ma Kappa. No ale Kappa, ten strzał. No co jest, kurde, panowie? Ale oni już zaczynają denerwować, naprawdę. Lewy zablokowane to uderzenie, jeszcze jest Fati. Fati w środek bramki. Rafinha, dośrodkowanie. Źle, Williams będzie leciał. Dzida Williamsa. Tam z drugiej strony 2 zawodników się urywa. Młody Williams między innymi. O Jezu. Dobrze, Koundé. Ansu Fati, lecimy w drugą mańkę. Pięknie go objechał. Ansu Fati wpada w pole karne. Rafinha. Co jest? Spalony. Powiem wam, że nie wiem, czy jakiegoś prawego obrońcy bym nie kupił w tym okienku. Ten Foyt mnie tak średnio, kurde, przekonuje. O Jezus, jakie podanie, Rafinha, ty cieciu. Ja pieprzej, lecą. Lecą, już tam junior do seniora i kurwa, tak to się musiało skończyć. Już było dobrze, już było dobrze. Lewy dobrze piłeczkę dostał, lewy dobrze dostał, lewy wykończył. Jezus Maria. Zdążyłem ich skrytykować w sekundę i od razu chłopy wróciły do pionu. Koundé, Pedri, Gavi, Casey. No taka dzida do Rafinha na skrzydło, nawet nieźle. Rafinha dobrze wbiegł, Rafinha poprzeczka. Kurde. Panowie, 10 minut, Koundé. Wrzuta, dupa. Galan. Gdzie lecisz? Gavi, zablokowane, jest Pablo Torre, wspaniale, zostawmy na pozytywnej mentalności, mamy to, ależ tam było zamieszanie, no nie, ja pieprzę. Czy wy to rozumiecie? Czy wy to kurna rozumiecie? Dobra, tego może w młodego Vitora Roque wpuścimy, panowie, 4 minuty, no. Nie, jakie to są drętwe cepy. Ja pierdzielę. Kurde, i znowu 5 punktów, no. 4. Co za debile, no, co za banda baranów. Ale mnie denerwują, no. A, Mateusz Jasiński, 18-letni środkowy obrońca. A, tam jego obserwują. Sprawdźmy scouting, sprawdźmy tych piłkarzy, którzy mogą grać na prawej obronie. No ten Timber jest fajny, tylko oni też za niego jakąś chorą kwotę sobie krzyczą. Próbowałem go ściągnąć, ale mnie na niego po prostu nie stać. Dobra, czekaj, zaproponujemy tego drewniaka, w sensie Sergiego Roberto. Roberto, dawaj, proponuj klubą. Pa, otrzymał oferty. To ja może i mogłem więcej za niego przytulić. Ale jak to się mówi, nie będę narzekał. Jakby go wziął za 20, to możemy poszaleć z tym prawym obrońcą. Marcos Leandro wraca do naszego składu. I patrzcie, jakiego mam napadziorka w tym czasem. Fajnie, lepszy jest niż Roque na razie, na pewno na ten moment. Więc już dobrze pod tym względem. Salah, man of the FIFA best men's. Lewy drugi, na trzecim Haaland. Także lewy sobie radzi tutaj ładnie w tych klasyfikacjach. Gavi, złoty chłopiec. Piękny jest. Patrzcie na Gaviego, złotego chłopca. Pozdrawiam serdecznie. Ma 19 lat, ma takie liczby, że daj pan spokój. Dobra, Roberto czeka na pozwolenie na pracę od Leicester. A to oznacza, że ja będę mógł sobie sprawdzić tego prawego obrońcę. Mamy 28, czyli 48 baniek będziemy mieli. To nadal nas nie stać na nikogo specjalnie mocnego. Może tego Mazruiego. O, ten Di Lorenzo jest spoko nawet.
Może nie byłby ten Di Lorenzo taki głupi. O, może Nelsona Semedo, co wy na to? To byłby plot twist. Mati Cash! No może nie. O, albo takiego Wandersona z Monaco. Patrz, transfer. Złóż ofertę. Pyk, płacę wam 47. Złóż ofertę. Zobaczymy, co powiedzą. Napoli chce Balde. Za 12,5 miliona masz. Za 348. Nie chcą. Nie chcą dać 348. Ci negocjują ofertę. Aha. Tak się bawimy, widzę. Czyli, że 50 baniek plus później 28. No chyba was coś gniecie. A ja mogę sobie budżet transferowy powiększyć. Ty, pana gle, ile mam pieniędza. Pa, ile mam pieniędza. To teraz tak, czy ja chcę wziąć Wandersona, czy ja chcę wziąć tego kurna Timbera. Chyba bym tego Timbera wolał. Ale oni chcieli za niego 100 baniek, chyba, jak ja się nie mylę. Za dużo za niego chcecie. No to ja wam mogę powiedzieć, kurna, od razu. Mogę wam w ratach dopłacić 10 milionów. Jeszcze chcą kutafony. To wam jeszcze dorzucę co najwyżej 5. Dobra, nawet się zgodzili. Powiem wam szczerze, wiem, że i tak po tym sezonie kończę, dlatego stwierdziłem, że mogę się wyprztrykać z budżetu. Lewy kontuzjowany, Ansu Fati kontuzjowany, obaj zaraz przed klasykiem, wspaniale. A ja muszę zgłosić skład. Początek zgłaszania, rejestracja składu. Dajemy Wandersona oczywiście i dajemy... Gdzie jest ten cały kurna Lukas Dupas? No przecież że tego Lukasa mam. Jest, Marcos Leonardo, dobrze. Roberto, pozwolenie, Roberto podpisuje kontrakt, Roberto odchodzi, żegnam państwa. Dobra, z Sevillą, moi drodzy, nie oglądamy meczu, dlatego że mamy za chwilkę półfinał z Realem Madryt Super Pucharu. Pedri, rozmowa o nowym kontrakcie. Po raz kolejny jest sytuacja, trzeci raz już Pedri i się mówi, że jest, chce nowy kontrakt. Ja się pytam, o co chodzi, i on po raz kolejny mówi, że a w zasadzie to jak wpadłeś zapytać, to już o nic. Ja lubię, naprawdę, tak się powinny negocjacje kontraktowe odbywać w rzeczywistym świecie również. Jedziemy. Natychmiastowy wynik. Kontynuujmy. I zobaczmy, błagam, Sevilla u siebie. Musimy mieć 3 punkty. Jest. 1-0. Ferran Torres, co tu się odpierdzieliło. A Real na wyjeździe z Rayo Vallecano gra. Niech ich wymęczą, niech ich wytyrają, niech im jeszcze punkty zabiorą. To już w ogóle byłoby pięknie, proszę. Czy ja tak wiele proszę? O Jezus. 2-0, ich jadą bez tłuszczu w ogóle. 4 punkty straty cały czas. Coś czuję, że w dupę dostanę jeszcze w tym super pucharze i się skończy. No i dobra, moi drodzy, nadszedł dzień dzisiejszy. Teraz się zastanawiam, jeżeli ja przegrałem z nimi grając w przewadze, to czy zaraz nie dostanę z nimi w dupę, grając jak grają pełnym składem? Za chwilkę się przekonamy. Niko tutaj na defensywnym zagra. Oczywiście Wandersona damy na ławeczkę i oczywiście damy na ławeczkę tego Marcosa całego Leandro, czy Leonardo, kit wie jak się ten mój piłkarz nazywa. Fati, Rafinha, Lewandowski, Pedri, Gavi, Niko, Balde, Kunde, Araujo, Foyt. Jakbym dał za Foyta tego Wandersona. A tak zrobię. A jak co? A na głęboką wodę chłopaka wypuścimy. Nie ma problemu. Jedziemy. Jedziemy, panowie. Rafinha. Strzał bezpośredni, ale nie z tym dryblachem takie szopki. Już się Real rozpędza. Już lokomotywę odpalają. Już klepio. Już będzie piłeczka do przodu grana. Nie, Pedri to przyjmuje. Pedri. Ty ćwoku. Co za barany, ja przez takie rzeczy będę przegrywał, no te klasyki, no niestety. Patelnię miałeś, chłopie, taką, że nic tylko ci strzelić w mordę w szatni. O Jezus, Carvajal. Idź w dupę z tymi ich wrzutkami, strzelają mi z tych wrzutek non stop, pajace. Nie umieją bronić tych swoich fragmentów. Trener ich nie nauczył, ale to nie moja wina. Jeszcze raz, Carvajal, dawaj wrzutę. Niko. Fati, Niko. Kunde, Pedri, Pedri, Gavi, Niko. Niko Araujo. Gavi, Rafinha, Wanderson, tak jest.
Zobaczmy, co Wanderson pokaże. Dobry przerzut do Pedriego Ansu Fati. Takim strzałem to możesz sobie co najwyżej... Nic nie możesz w zasadzie. Zmieńmy tego pajaca. Tak, Christensena wpuszczę za Gaviego. Dokładnie tak, kretynie. Asystent na miarę w ogóle szefa. Vinicius będzie tu objeżdżał Balde. Nie, już muszę ofensywnie, nie ma co. Nie mam w ogóle na co tracić czasu. Tchouameni, Leonardo odbiera piłkę. Pedri, do Leonardo! Ale chłopie, byś miał kurna wejście, ci powiem, to nie. Wykazałeś się, że jesteś takim samym pajacem jak ci goście, z którymi grasz. Dawaj tego balona, przejmij, no. O Jezus, leci Valverde, odbierz mu dobrze. Baldedzik, Araujo, Pablo Torre, nie, no ty bando debili skończonych. 83. Panowie, proszę was, przejmijcie tę piłkę. O Jezu, Asensio, bramka po prostu, nie strzelił tego. To była taka patelnia, że po prostu sam fakt, że on tego nie strzelił, jest dla niego wstydliwy. Dobra, panowie, to ja ustawiam ultra ofensywę, nie ma wyjścia. Jeszcze jakąś zmianę mogę jedną puścić. Fati już nie ma czym oddychać, więc niech sobie wejdzie za niego João Mario. Czwarta i piąta minuta, ostatnia akcja w meczu. 10 sekund. Pablo Torre, Ferran Torres, Baldedzik, Marcos Leonardo. Miałeś dwie okazje w tym meczu, Marcos Leonardo, żeby zapisać się w historii tego save'a jako kozacki transfer. Obie zmarnowałeś. Odpadamy z nimi, to jest w ogóle wstyd. Mieliśmy pecha. Co? Nie spisaliście się jak należy, jesteście bandą baranów. Taka byłaby moja rozmowa motywacyjna. Dwa mecze z Realem, dwa w dupę, trzy stracone, z żadnej strzelonej. Copa del Rey, zagramy z Kartageną, kurde. João Mario, Arsenal chce go kupić, chętnie go sprzedam za 150 milionów. Nie są zainteresowani, przykro mi, na razie. Dobra, nawet nie sprawdzam, kogo on tutaj powystawiał, bo teraz mamy mecz z Celtą u siebie, więc nie zakładam, że będą tutaj jakieś specjalne niespodzianki, więc symulujemy to. Później mamy z Kartageną, też symulujemy. U siebie z Villarrealem już symulować chyba nie będziemy. Fati kontuzjowany, Elo, Wanderson kontuzjowany, super, dwie kontuzje, jeden na 3 miesiące, super sprawa i to już jest fajnie, i ten na 2 tygodnie tylko, na szczęście. Dobrze, że wydałem, wiecie, żeby mieć drugą część sezonu tego Wandersona na prawej obronie. Cieszę się z tego wydatku, bo akurat mamy styczeń, luty, marzec, wróci w kwietniu w gównianej formie. Uważam, że dobrze. No i tak możemy sobie zagrać. Natychmiastowy wynik poproszę, bez żadnych tam jakichś kurna dramatów z tą paździerzarską Kartageną i będziemy w domu. 4-0, dziękuję. Marcos Leonardo z hat-trickiem klasycznym. Pozostaje go pozdrowić i tyle. Akurat z Realem mógłbyś strzelić jedną bramkę, chociaż i byłoby lepiej, ale wolałeś tutaj. Twój wybór. Copa del Rey, czwarta runda, losujemy wszystkie zespoły, gramy z Deportivo. Oj, to jest dobry los, nie oszukujmy się. Gramy z Villarrealem, przypomnę, to był nasz pierwszy mecz sezonu i przerżnęliśmy go na wyjeździe 2-0. Dlatego dzisiaj życzyłbym sobie nieco lepszej gry. I tak wyjdziemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aha, on jest w nie najlepszej dyspozycji, a Niko jest w lepszej, no to Niko wyjdzie i tak zobaczymy, co będzie. Lewy coś dawno nie strzelał. Mógłby się odblokować w tym meczu 6 bramkami. Gavi do Rafini, dojdzie. Rafinha z rzutu rożnego prawie. Foyt, Ferran Torres, słupek. Zwiastun dramatu. Danjuma dał na prawo do Jeremy Spoking Class Today. Niko z wślizgiem takim, że powiem szczerze, pachniało mi tam karniakiem. Na szczęście nie. Barejo.
gania ze tą piłką, biega w jedną, w drugą. Nie mogą im piły odebrać. No panowie, jesteście naprawdę beznadziejni, no. Trzeba się oprzeć, wyluzować, a nie będę się tam kurna pochylał. Oj, leci. Puść tu Baldedzika, Baldedzik zablokowany. Gavi, no pusta bramka jest, kretynie, no. Zamiast walić, kurde, zanim bramkarz wstanie. O, ale żeś wymyślił teraz Rafinha. O, wpuściłem Bellerina i się połamał. Rozumiecie to? Rozumiecie po prostu, jaki to jest w ogóle hit? 76. minuta, moi drodzy. Lecą te flety żółte za akcją. Patrz. Boże, jak dobrze, że tutaj któryś wrócił. Który to Jasiek? Niko. 88, 9, 90, 5 minut doliczył. 3, 2, 1. No i pograliśmy. O to chodzi. Strata punktów kolejna u siebie teraz. O, i Kunde. Kolejny prawy obrońca. Nie mogę. To są jakieś po prostu jaja, no. Mam jednego prawego obrońca, tylko Foyta teraz. I będzie wszystko musiał grać od dechy do dechy. O, ci zremisowali z Atletico na wyjeździe. Ty, ale poprzednio też musieli stracić punkty. Nie, mają 7 punktów przewagi. Ja pieprzę. Co to jest? Dobra, natychmiastowy wynik. Nawet mi się nie chce patrzeć, jak ze Spaniolem gram na wyjeździe. 3-0. Brawo. Brawo. Panowie, brawo. Już tylko 4 punkty straty do Realu. Dzisiaj koniec transferów, ale nie będę brał udziału w tym cyrku zwanym ostatnim dniem okienka transferowego, bo i tak tego nie mam zamiaru kupić, no. Dobra, z Deportivo wystawiamy znowu rezerwę, moi drodzy. Nie ma tutaj co się łudzić. I poproszę natychmiastowy wynik i nawet mnie nie denerwujcie. Nawet mnie nie denerwujcie teraz, bo dojdzie do scen. No. Dziękuję. Z ogórami ten Marcos Leonardo strzela, no. Taki to jest z niego kozak. Ćwierćfinał, zobaczmy, na kogo trafimy. Mallorca? Nie. Atletico? Nie. Real Madrid? Tak. Na wyjeździe oczywiście. A jakżeż by inaczej. Wspaniale. Tym meczem zakończymy, coś czuję, dzisiejsze granie, ponieważ czuję, że to już będzie ponad moje siły. Trzeci przegrany klasyk to zera. Znowu wystawiamy tutaj rezerwowych. Nie ma sensu przed Realem się specjalnie przemęczać. Poproszę tutaj natychmiastowy wynik przed klasykiem. U siebie z Rajo. 3-0. Dziękuję bardzo. Marcos Leonardo znowu zwali ogórą. Jest to jakieś pocieszenie w tej sytuacji. Lewandowski, Fati Torres. Fati niezalecany jest występ. Ale hit mnie to obchodzi, będzie grał. Kunde na prawej jest niezalecany występ. Powinien być uważnie obserwowany. Ale Foyta ustawił idiota na defensywnym, no. Nie wiem, naprawdę te jego porady to czasami jest po prostu hit. Tutaj zostaje jak jest, tu zostaje jak jest. No i jedziemy z tym, no kurna, co ja wam powiem, nic więcej nie wymyślę. Lecimy! Nasza akcja, Ferran do Gaviego, Gavi do Foyta, Foyt do Ferrana, rzut karny Alaba, tam był ewidentnie wycięty Ferran Torres. Szansa Roberta Lewandowskiego, który dawno nie strzelał. I dobrze byłoby, żeby strzelił w tej sytuacji. Żółta dla Alaby. Robercie. Dziękuję bardzo. Kurna, Courtois został w miejscu. Myślał, że Robercik walnie w środek. Pierwszy gol przeciwko Realowi w tym sezonie. Jezus Maria, to jest trzeci mecz. O, już są z akcją u mnie. Już jest Vinicius. Już wali chłop petarę. Elo, kurna, 3 minutki się pocieszyliśmy z bramki. O, potańczył sobie, co to jest, kurna? You can dance, mordo? Mylisz pojęcia. Do Ryża, Ryż do Rüdigera, ten do Alaby. Alaba do Rüdigera, ten do Chouameniego, ten do Ryża znowu. Ryż, Valverde, Benzema sam na sam, dziękuję bardzo. Ter Stegen to nawet obronił. Rzut rożny, o, to dawno nie było, po rzucie rożnym. Na długi słupek. Nie, na krótki tym razem, ale Ter Stegen obronił.
Gavi, Pedri, super piła do nikogo, Foyt, Gavi, Foyt, Ferran, lewy, Jezus, wpada to jakoś do siatki, ale jakim cudem, straszny tam był kocioł, o Boże. Nie wiem, te rzuty rożne to jest jakiś kurwa żart po prostu, co oni mi robią w tych rzutach rożnych. Rice, ja pierdzielę. Zażądaj więcej, taktyka i teraz tak. Pedri, gówno. Foyt, dobra, Kunde, wejdziesz tutaj, trudno. Fran Beltran, niech sobie zagra tutaj Nico. Lewandowski, rzut wolny, no. Dogrywki nam tu brakuje po prostu. O Jezus, chociaż wolę dogrywkę. Kurde, poprzeczka czy słupek, jaki fart. No ładna akcja, ładnie wychodzicie, tylko czy coś z tego będzie, ja się pytam. 90 minuta, klepią od dłuższego czasu i oczywiście stracili, a tamci zrobią dwa podania, podejdą pod bramę, no na szczęście nie. Gavi, kurde, psie pierdzielony. Rykoszet, ja pierdzielę, no. Pierwsza połowa dogrywki, w ogóle nic. Druga połowa się zaczyna. Oho, Modric. Rykoszet. Dzida, daj prawo, dobrze, João Mario, leć. Świeży jesteś. Daj lewego, Lewandowski. Zostawiłem cię właśnie licząc na to, że będziesz miał jedną akcję. I ty ją miałeś i ją spierdzieliłeś po prostu. Daj tutaj, dobrze, Kessi, kurde, do kogo grasz, jak tam stoi dwóch zawodników Realu, pajacu? Zachęć, cały skład, zachęć, panowie, zachęcam was, żeby nie było karnych tutaj. Będą. Przyda się wam szczęście, elo. Gramy, Benzema. Pierwszy strzela, Benzema. I nie ma, obronił to Ter Stegen. Lewuś, proszę. Już jak... Panenkę strzelił lewy. W rączki Courtois. Modric. Boczna siatka. Rafinha. Dobrze, ładnie wykonany. Kto u nich? Ryż. Declan Ryż będzie strzelał. Jest! W środek został Ter Stegen. Pablo Torre, młodziutki. Jest presja na pewno na nim. Czy ją dźwignie? Dźwignął! I teraz nie dawajcie mi tego piątego strzelać. Zmarnuj to, Otavio. Otavio, mój drogi. Wystarczy, że nie strzelisz, wystarczy, że za wysoko, wystarczy, że nie wiem, obok, wystarczy, że w Ter Stegena, oszczędź nerwów. Jest Ter Stegen bohaterem! Żegnamy Real Madryt! Real Madryt odpada z Pucharu Króla! Wyciągnij ręce w przód, wszyscy nas spisywali na straty, cudownie! Morales wskacze, Realowi siada! Taki przynajmniej jest scenariusz w mojej głowie. I kogo my tu mamy? Mamy Atletico, mamy Majorkę, mamy Real Sociedad w półfinałach. Byle nie trafić na te Atletico i będzie naprawdę nieźle, ale fart. A ja wam powiem jedno. Ja muszę po prostu odpocząć. Ja muszę odpocząć psychicznie. Subskrybujcie, moi drodzy, bo ostatni odcinek tego sezonu to już będziemy jechali do końca. I Liga Mistrzów, i półfinały Pucharu Króla, i o ligę będziemy walczyć, także będzie się działo. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia.